Dwie ostatnie doby upłynęły pod znakiem interwencji związanych z silnymi wiatrami. Najczęstsze zdarzenia, do jakich byliśmy dysponowani, to powalone drzewa. Było 10 powalonych drzew, głównie na drogach gminnych i drogach powiatowych, oraz jedno drzewo utrudniło ruch na drodze wojewódzkiej 780 w porę Bierzegoty. Poza tym były dwa zerwane przyłącza elektryczne do budynków jednorodzinnych. Na szczęście w wyniku wszystkich tych działań nikomu nic się nie stało. Warto również wspomnieć o pożarach traw, które w tym roku były dosyć dotkliwe. 267 razy interweniowaliśmy przy pożarach traw. To bardzo duża liczba zdarzeń jak na tą porę roku. W analogicznym okresie roku poprzedniego tych zdarzeń było znacznie mniej. W tym miejscu warto również zaapelować do mieszkańców, do wszystkich osób, które mogą przyczynić się do powstania tych pożarów, że jest to szkodliwe dla środowiska, przede wszystkim szkodliwe, ale również jest karane. Podpalenie może się wiązać z konsekwencjami karnymi, z mandatem od 50 zł, grzywna nawet do 5 tysięcy zł. Ten początek roku również jest rekordowy w zakresie wszystkich interwencji, przy jakich chrzanowscy strażacy brali udział. Łącznie ich było 501, 334 pożary, 136 miejscowych zagrożeń i 31 alarmów fałszywych. W komunikacji drogowej strażacy chrzanowscy interweniowali 43 razy, 28 osób odniosło obrażenia, dwie natomiast zginęły.